Szanowni Państwo, rozpoczynamy posiedzenie Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że posiedzenie Rady jest prawomocne w obecności radnych listy stanowiącej kworum do podejmowania uchwał. Otwieram 33. sesję Rady Dzielnicy 6. Konowice. Witam serdecznie szczególnych gości, przedstawicieli Fundacji Stańczyka. Zanim rozpoczniemy sesję i punkt przedstawiający projekt porządku obrad, chciałbym, abyśmy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego księdza Kamila Kowalczyka. Zmarł w sposób tragiczny, a w ciągu roku pracy na parafii odezwaniu świętego Wojciecha zjednał sobie serca parafian. Pogrzeb odbył się we wtorek w Rabce, w rodzinnym mieście księdza. Wziął udział kilka tysięcy osób, w tym duża część parafian były podstawione autokary. Osobiście zrobiłem niesamowitą karierę, zresztą tak w rozmowach również potwierdzali to inni, a na to, jakim był wspaniałym człowiekiem, jak zaskarbił sobie również serca kardynała Dziwisza, biskupów i kolegów księży, to jest to, że w tej uroczystości wzięło prawie 100 księży, kleryków, również studentów. Jednym słowem, wielka tragedia. Wszyscy bardzo to przeżyli, zwłaszcza parafianie, rodzina i cała Rabka. Dlatego chciałbym, żebyśmy uczcili minutą ciszy. Protokół sesji 32. Punkt trzeci, poparcie uwag wniesionych do zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, druk nr 278. Punkt czwarty, przyjęcie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatków dzielnicy na rok 2014, druk nr 279. Punkt piąty, przyjęcie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie prac remontowych dróg podlegliwych i oświetlenia, druk nr 280. Punkt szósty, opinia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy Apty Krakowskiej w roku 2014. Tutaj jest pomyłka drukarska. Zarząd podjął znaną uchwałę autopoprawką. To będzie druk nr 281a, który został Państwu doręczony przed sesją. Punkt siódmy, przyjęcie listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, druk nr 282, ale będziemy rozpatrywać w druku 282a po autopoprawce zarządu. Też jest tam korekta daty. Punkt 8. Zmiana w planie rzeczowo-finansowym wydatków dzielnicy 6 na rok 2013, druk nr 283. Punkt 9. Rozszerzenia zakresu prac remontowych zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych gminy szkół podstawowych przedszkoli, druk nr 284. Punkt 10. Korekta listy zadań priorytetowych na rok 2014, druk nr 285. Punkt 11. Zmiana na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, druk nr 286. Punkt 12. Zmiana na liście zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, druk nr 287a, też po autopoprawce, też korekta dotyczy druku, znaczy Będu Wychackiego, chodzi o datę. Punkt 13. Opinia w sprawie przyznania medali pamiątkowych 20-lecia powstania dzielnicy miasta Krakowa, druk nr 288. Punkt 14. Oświadczenia i komunikaty.
Szanowni Państwo, do chwili obecnej było do mnie 6 wniosków o wprowadzenie uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji z odstąpieniem od wymaganego 10-dniowego terminu złożenia projektu uchwał na ręce przewodniczącego Rady Granicy. Czy są jakieś inne propozycje do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie wszystko stawimy do głosowania. Oczywiście proszę wszystkich Państwa radnych o wprowadzenie tych projektu uchwał pod obrady. Są one bardzo ważne dla Komisji. I tak. Pierwszy wniosek. O wprowadzenie punktu do porządku obrad dzisiejszej sesji jest w sprawie opracowania projektu wykonawczego na budowę chodnika wzdłuż ulicy Katowickiej, druk nr 276. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a Pan Łukasza Drobca, członka zarządu proszę o 276. Tak, jest może 276. Bardzo proszę o przewidzenie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 7 osób. 7 osób. Już powiem. Uchwała ta będzie rozpatrywana w punkcie 14 porządku obrad. To jest druk 276. Kolejny wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad dotyczy wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę 96 Brodowice do realizacji w latach 2014-2015, druk nr 277. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o wprowadzenie tego wniosku i projektu uchwały pod obrady o podniesienie do góry, a Pana Łukasza Czerwczyna. 11. Dziękuję. Kto jest przeciw? 6 osób. Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 osoba. 1 osoba. Zgadza się. Na podstawie głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty i uchwała druk nr 277 będzie rozpatrywana w punkcie 15 porządku obrad. Kolejny wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad dotyczy zabudowy dla inwestycji zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami przy ulicy Wierzyńskiego w Krakowie. Jeszcze raz powtarzam, w tej warunku zabudowy dla inwestycji zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w programie przy ulicy Wierzyńskiego w Krakowie, druk nr 289. Przystępujemy do głosowania. Kto z Panów Radnych za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a Pana Łukasza o przyjęcie głosu. 18. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, również nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że wniosek ten został przyjęty, a uchwała ta będzie rozpatrywana w punkcie 16 porządku obrad. Kolejny wniosek
wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. To jest wniosek do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VI Klonowice do realizacji w latach 2013-2014, druk numer 290. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów pod przyjęciem tego wniosku, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Bardzo proszę o przeliczenie głosu. 11. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam, że wniosek ten został przyjęty i uchwała druk numer 290 będzie rozpatrywana w punkcie 17. Przechodzimy do kolejnego wniosku. Wniosek dotyczy zmiany na liście zadań powierzonych na 2013 w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i szkoli, druk numer 291. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry. Na pana proszę o przeliczenie głosów. 17 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? 15 osób się wstrzymała. Na podstawie głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała ta będzie rozpatrywana w punkcie 18 porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego, już ostatniego wniosku. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dotyczy wniosku do budżetu miasta Krakowa na rok 2014, druk numer 292. I bardzo proszę, kto przystępuje do głosowania, kto z pan radny jest za przyjęciem tego wniosku i wprowadzeniem go do porządku obrad, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosu. 17. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. I to jest druk 292. Będzie rozpatrywany w punkcie 19. A punktem 20 będą oświadczenia i komunikaty. Czy są jeszcze inne propozycje zmian do porządku? Nie widzę. Nie ma więcej wniosków do porządku obrad. Stwierdzam, że po uwzględnieniu poprawek porządek obrad został ustalony.